Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam skuteczny sposób na naukę słówek. Przygotujcie sobie czystą kartkę. Napiszcie na niej słowa, których chcecie się nauczyć oraz ich tłumaczenia. Nie polecam Wam zapisywania wymowy słów w taki sposób, w jaki Wy je słyszycie. Aby poznać właściwy sposób wymowy, lepiej jest skorzystać np. ze słownika internetowego Diki. Gdy już napiszecie słowa oraz ich polskie znaczenie, możecie sobie wybranym kolorem wyróżnić słownictwo angielskie. Słowa po polsku też możecie sobie zakreślić jakimś kolorem. Następnym krokiem będzie przy każdym ze słów namalowanie ilustracji przedstawiających dane słowo. Skuteczność tej metody polega na tym, że angażujecie mocno zmysł wzroku i wasza pamięć ma ułatwione zadanie, ponieważ może połączyć zapisane słowo z konkretnym obrazem. Ważne jest też to, że to wy tworzycie te obrazki, co wzmacnia jeszcze efekt zapamiętywania. Na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać słowniczki obrazkowe, które zrobiłem jakiś czas temu. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Do zobaczenia wkrótce.